witam wyjątkowo ciepło w ten pierwszy dzień astronomicznej zimy. Jeszcze tylko przypomnę, że dziś najkrótszy dzień w roku, a teraz już zapraszam na wieści flash. Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Okres poprzedzający ten magiczny czas jest niezwykle pracowity nie tylko w polskich domach, ale i w przedszkolach. Coroczną tradycją jest wystawianie w nich jasełek. W przygotowania zaangażowani są rodzice, cały personel przedszkola i oczywiście maluchy. We wtorek przedszkolaki z przedszkola samorządowego nr 2 zaprosiły na ten wyjątkowy spektakl. Narodziny Jezusa w Betlejem to temat przewodni jasełek, widowisk wystawianych w okresie bożonarodzeniowym od wieków, wpisanych w polską tradycję. Sama nazwa jasełka pochodzi od staropolskiego słowa jasło, oznaczającego żłób. Jasełka przedstawiają sceny narodzenia Jezusa i głównymi postaciami są Jezus, Józef, Maryja, Trzej Królowie, Pasterze, a także zły król Herod oraz śmierć. Są też oczywiście aniołowie. Coraz częściej w jasełkach występują też osoby nawiązujące do współczesności. Te przedstawienia szczególnie podobają się dzieciom. Chętnie też biorą udział w przygotowaniu widowiska. Czy stoły są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem mucha, serce złamane i smutne, po cichu wstępuje otucha. Polskim jasełkom towarzyszy też śpiewanie kolęd, które tworzą magiczną atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Mówi Boże, Panie, służą Ci chłopie, przy chłopie, uczą, uczą delikatnej o sobie, o sobie. Ej, że i nowy na dyna, narodzi się tu dziecina, Betlejem, Betlejem. Ej, że i nowy na dyna, narodzi się tu dziecina, Betlejem, Betlejem. W niedzielę na scenie Biłgorajskiego Centrum Kultury zabrzmiały kolędy i pastorałki. W tym spotkaniu przedświątecznym wzięli udział Magdalena Palinka, Kinga Dzidduch, biłgorajska kapela podwórkowa Wygibusy, chór męski ziemi biłgorajskiej Echo, klub seniora Złota Jesień, klub seniora Złoty Wiek oraz biłgorajska orkiestra Dęta imienia Czesława Nizio. Narodzisz się nam, Zbawiciel, Pana Pany. W sobotnich świątecznych wieściach więcej kolęd i pastorałek w wykonaniu biłgorajskich zespołów i solistów. Serdecznie zapraszamy. A teraz w wieściach powiem o tym, że nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących zorganizowali w niedzielę wieczór poetycki. Prezentowane były wiersze Piotra Kupczaka, znanego biłgorajskiego poety, a spotkanie zatytułowane było Napisane na sobie. Wieczór poetycki otworzył występ Ewy Hebelembryk. Zamknięte serce, wolne jest, zamknięty w dłoniach, duże miecz, miecz. Piotr Kupczak pochodzi z Różańca, z wykształcenia jest teologiem, ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na biłgorajskim rynku wydawniczym zadebiutował w 2003 roku tomikiem Niebo Otwarte. Dwa lata później ukazał się zbiór wierszy zatytułowany Ukołysz prześnieniem. Tak pisała o twórczości Piotra Kupczaka Stanisława Burda, znana poetka chrubieszowska. Ta poezja zaciekawia, pobudza wyobraźnię, daje możliwość odkrywania aspektów poznawczych słowa, poszerzających jego zakres treści, odkrywania nowych wartości. Zbigniew Strzałkowski, również poeta, napisał:
Z wielką satysfakcją wchodziłem w głąb tej poezji, odkrywając w niej lekkość formy, szukanie świeżości słowa, pełnej podtekstów mogących budzić w czytelniku niezgodę na ich znaczenie. Piotr Kupczak podczas spotkania z miłośnikami literatury mówił: chcemy wam zaproponować mini spektakl poetycki. Jestem bardzo ciekaw, jak w interpretacji innych, czyli nauczycieli i uczniów zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących, brzmią te moje wiersze. Najpierw jednak sam autor zaprezentował swoje utwory. To we mnie jest ten oczu gest, chłopięcy uśmiech serca nieskrywany w cień. To we mnie jest tych oczu treść z rąb mnogich dróg, po których nie zawsze możesz iść. Na piersi klucze do mieszkania, kiedy w niebie gniew. We mnie twój głos, melodia zwierzeń łyżeczką wybierana z rubinowych ust. Piotr Kupczak ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Między innymi jest laureatem konkursu poetyckiego dla lubelskich studentów Kulminacja Uczuć 2003 i Nagrody Publicystyczno-Literackiej o Łabędzie Pióro. Czas toczy miłość syzyfową. Wzbudza łkanie kamienia. Wytrawnie gorzkie wytłacza wino. Na lato. Wieczór poetycki Piotra Kupczaka przygotowali uczniowie i nauczyciele zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących, a także Ewa Bordzeń. To było coś dla ducha w wieściach Flesza, a teraz coś dla ciała. Bo kto, jeśli nie fryzjerzy i makijażyści, najlepiej znają się na pięknym wyglądzie. Dobrze, że chętnie dzielą się swoją wiedzą. Jakie triki stosują prywatnie, tego można było dowiedzieć się podczas piątkowego spotkania w Studio Figura. Jak wykonać makijaż krok po kroku i poznać makijażowe triki, bo przecież każda z pań chciałaby wyglądać zjawiskowo. Piątkowe spotkanie było również okazją do podsumowania całego roku. Jak co roku staramy się w sposób taki świąteczny zakończyć cały rok i w tym roku zorganizowaliśmy również spotkanie świąteczne, a przy okazji odbyły się warsztaty z make-upu, które prowadziła Adrianna Miazga. Także panie, nasze klientki mogły przyjść ze swoimi kosmetykami, ze swoimi lusterkami i po prostu na sobie wypróbować, może przećwiczyć też, jak wykonuje się make-up dzienny oraz taki świąteczny, sylwestrowy, bym powiedziała. Zaproszone panie mogły dowiedzieć się, jak perfekcyjnie zadbać o swój wygląd krok po kroku. Takie spotkania to nie tylko możliwość wymiany doświadczeń, ale też prezent dla samej siebie. A to też jest taki bardzo fajny okres, ponieważ wiadomo, święta, Sylwester, karnawał, więc taki temat myślę, że tak na co dzień i do wykorzystania po prostu w życiu. A skąd pomysł się narodził? Tak jak powtarzam dość często, że mam szczęście do spotykania w swoim życiu fantastycznych ludzi, tak podczas właśnie warsztatów kulinarnych, które ostatnio odbywały się w restauracji Sitarskiej, po prostu już konsumując przygotowane dania, po prostu miałyśmy burzę mózgów z paniami. Stwierdziłyśmy, że taki temat również byłby ciekawy i taki interesujący. Także też mogły skorzystać u nas te klientki, które po prostu chciały, ponieważ była liczba miejsc ograniczona. Świąteczne spotkanie było również okazją do podziękowań, bo to dzięki klientkom Studia Figura jedna z biłgarajskich rodzin otrzymała szlachetną paczkę, a w planach kolejne niespodzianki, czyli trzecia edycja biłgarajskiego kina na obcasie, które planowane jest na 10 marca. Kino na obcasie to już za 3 miesiące, oczywiście w Biłgarajskim Centrum Kultury, a teraz ostatnia informacja w tym wydaniu Wieści Flash. To oni są z reguły pierwsi na miejscu wypadków, katastrof, szukają zaginionych. Codziennie spotykają się z ludzkimi tragediami. Strażacy w świadomości każdego z nas są specjalistami od spraw beznadziejnych. A na terenie powiatu biłgarajskiego działa aż 119 jednostek ochotniczych straży pożarnych. To właśnie ochotnicy przy wielu zdarzeniach są pierwszymi osobami niosącymi pomoc. W Polsce od lat największym zaufaniem społecznym cieszą się właśnie strażacy. Ich praca to ciągła służba drugiemu człowiekowi i to niezależnie, czy pomagają podczas pożaru, wypadków, czy też w mniej doniosłych przypadkach, na przykład usuwaniu gniazda os, czy szerszeni i ratowaniu wszędobylskich kotów. Zazwyczaj pierwsi podczas zdarzeń są właśnie ochotnicy. Wynika to z układu geograficznego powiatu biłgarajskiego.
Jest to po byłych miastach wojewódzkich największy powiat w województwie lubelskim. I tych jednostek również jest dużo, bo działają 119 jednostek na terenie powiatu. Z tego 16 to są zgrupowane w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a więc te jednostki, których pokładamy największe nadzieje, jeżeli chodzi o ich przygotowanie i sprzętowe, i szkoleniowe do prowadzenia działań. Rozpiętości między siedzibą Państwowej Straży Pożarnej w kierunku północ-południe, czy w każdą inną stronę są rzędu 30 i ponad kilometrów. Także no wiadomo rzeczą jest, że po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny Państwowej Straży Pożarnej dysponuje swój samochód, czy swoje siły i środki, ale potrzeba czasu, żeby te 30 parę kilometrów przebyć. I właśnie wtedy niezbędni są strażacy z jednostek ochotniczych. To oni najszybciej docierają na miejsce zdarzenia i muszą poradzić sobie z każdym problemem, jaki niesie życie. Dodajmy, że strażacy ochotnicy na co dzień pracują w swoich wyuczonych zawodach. Powiadomienie przychodzi z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju. Załączana jest selektywnie syrena. Plus do tego dostajemy SMS-y na własne prywatne telefony komórkowe. I wtedy w jak najkrótszym czasie staramy się tutaj zebrać i jak najszybciej wyjechać. Najczęstsze nasze wyjazdy do zdarzeń to są na pewno pożary plus miejscowe zagrożenia. Z trudnościami, jakimi się spotykamy, może dojazd do miejsca zdarzenia. Są różni kierowcy, różne zachowania jest na drodze. To jest taki minus. A poza tym wydaje mi się, że no ludzie rozumieją naszą społeczną pracę i wydaje mi się, że w większości próbują nam to jakoś, nie wiem, pomóc. Pomóc w takiej pracy może zdecydowanie dobry sprzęt, a ten eksploatowany jest codziennie. Samochody, jak każdy sprzęt strażacki, działają w ekstremalnych warunkach. Dlatego niezbędne jest uzupełnianie sprzętu poprzez zakupy nowych jednostek. Równie istotne są szkolenia. Zasób wiedzy, jaką musi posiadać członek Ochotniczej Straży Pożarnej, często wykracza poza możliwości, które jednostka mu może zaoferować. I tutaj odpadają młodzi strażacy w tej fazie wstępnej szkolenia, chociażby na egzaminach sprawnościowych. Między innymi wymóg zaliczenia został wprowadzony przejścia takiego toru przeszkód w komorze dymowej. Jest to dla młodych ludzi nieobeznanych jeszcze tak do końca i ze zdarzeniami, i ze sprzętem dużym problemem. Także szkolenia na pewno są potrzebne, natomiast czy w takiej formie to należałoby się zastanowić, czy ją utrzymywać, czy zmienić na jakąś bardziej dogodną. Pod koniec listopada odbył się czwarty zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a uczestniczyli w nim delegaci z poszczególnych jednostek OSP. Podczas zjazdu wybrano m.in. nowego prezesa. Mam to szczęście, że trzecią kadencję powierzono mi pełnienie funkcji prezesa. Cieszę się, że mogę jeszcze pomóc, na ile będę miał sił strażakom z terenu powiatu. Cieszę się, że mogę współpracować z ludźmi, którzy w skład zarządu oddziału powiatowego weszli. Są to poza jednym przypadkiem wszyscy wójtowie, burmistrzowie z terenu powiatu. Są to działacze ochotniczych straży pożarnych i ludzie, którym bezpieczeństwo na terenie powiatu jest bardzo bliskie. Także mam nadzieję, że takie wspólne działania w takim gronie przyniosą efekt, który zadowoli nie tylko strażaków OSP, ale również społeczeństwo. Plany na kolejne 5 lat działalności to m.in. praca z młodzieżą. Każdego roku bowiem zarząd oddziału powiatowego PSP organizuje eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Ponadto zawody sportowo-pożarnicze czy powiatowy przegląd strażackich orkiestr dętych. To przyniesie przyszłość, a dziś święta życzmy sobie po prostu spokoju. Od nas wszystkich strażaków, druhów życzymy wszystkim wesołych, zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Żeby każdy spędził je w gronie rodzinnym i wszystkiego dobrego w nowym roku. My również dołączamy się do życzeń. Spokojnych świąt dla nas wszystkich. Do zobaczenia.